Witajcie moi kochani widzowie. Chciałem dla Was taki króciutki zestaw wzmacniający na te trudne czasy. Jeżeli jest wśród Was chociaż część osób, która podobnie odczuwa obecną rzeczywistość jak ja, to myślę, że te słowa powinny Wam bardzo pomóc w przeżywaniu tych chwil. Drugi list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset od 7 do 8. Albowiem nie dał nam Pan ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. I dalej, piękny podtytuł, trudzić się po żołniersku. Nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w zabiegi około utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, gdy walczył przepisowo. Rolnik, który się trudzi pierwszy, powinien korzystać z plonów. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da Ci zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę, aż do więzów, jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary. Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim także królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiarę dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Kolejny podtytuł: jak walczyć z szerzącymi herezją. To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie zda, chyba tylko na zgubę słuchaczy. Stara się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją będą coraz bardziej się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Za cenę odstępstwa dzisiaj bardzo dużo osób biegnie za pieniędzmi, za karierą, za polityką, za sławą, za poczuciem władzy, które jest niesamowite w dzisiejszych czasach, ale to wszystko przynosi zgubę na końcu. Pamiętajmy o tym, że Bóg na pierwszym miejscu, oddanie się Jemu, modlitwa codzienna. I przede wszystkim zachęcam Was, bo do dzisiaj według mnie jest atak na rozum w każdej dziedzinie. Używajmy rozumu. Naprawdę bardzo trzeźwo badajmy wszystko, co się wokół nas dzieje. Począwszy od drobnych rzeczy w rodzinie, znajomych, w pracy, w społeczeństwie, w państwie, w świecie. Wmawiają nam na każdym kroku kłamstwa. Wmawiają nam poczucie winy. Wmawiają nam pseudohasła, które są zupełnie odwrotne. Dla nich rodziną jest dwóch homoseksualistów. Dla nas nie, ale wmawiają nam, że to jest rodzina. Dla nich normalnością jest zabijanie dzieci nienarodzonych. Dla nas nie jest to normalnością. Nazywają to różnie, nazywają to aborcją, nazywają to tolerancją, nazywają to w jakikolwiek inny sposób. Podmieniają słowa, podmieniają znaczenia, wystawiają swoich pseudospecjalistów, pseudoduchownych. Wiemy wszyscy, na czym to wszystko polega. Dzisiaj się dowiedziałem też pewnej sytuacji. No, ale nie będę teraz, bo to nie o tym miało być. Chciałem Was po prostu zachęcić do tego i wzmocnić Was duchowo. Nie poddawajcie się. To jest trudny czas, ale ten czas powinien być, moim zdaniem, dla większości nas czasem do mobilizacji. Wyznajmy swoje grzechy sakramentalnie. Upokórzmy się. Pokutujmy. Różaniec, kochani. Naprawdę. W kieszeni każdego człowieka, który mnie słucha, proszę, żeby był różaniec. Pismo Święte, żeby było chociaż 2-3 zdania dziennie, jak nie macie czasu, czy nie macie możliwości nawet technicznej, w telefonie, czy gdziekolwiek indziej. Poznawajcie Jezusa przez Pismo Święte. Poznanie Chrystusa to jest właśnie Pismo Święte. No i różaniec w słowach, w myślach, kiedy tylko możecie, odmawiajcie różaniec. To jest niesamowicie potężna broń. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. Matka Boża ma Was w swojej opiece. Ona Was zaprowadzi mądrze do Jezusa. Ukryje Was pod swym płaszczem i nic Wam nie będzie. Spokojnie, kochani.
Wszystkiego dobrego. Nie bójcie się niczego. Panem Bogiem. Ave Maria.